podsłuchiwanie przez szklankę czy rzeczywistość to jest temat naszego projektu i właśnie na to pytanie staraliśmy się odpowiedzieć podczas jego realizacji. Naszym opiekunem naukowym jest magister Bartłomiej Kukulski. Na początku wprowadzimy Was w szczegóły, dlaczego wybraliśmy taki temat, co nas zainspirowało. Następnie pokażemy miejsce badań oraz przedstawimy metodykę pomiarów wraz z wynikami testów podsłuchowych, które zrealizowaliśmy już dla tylko wybranych naczyń o najlepszych charakterystykach. Na koniec podsumujemy całość i przedstawimy wnioski. Myślę, że każdy z nas słyszał o podsłuchiwaniu przez szklankę, niekoniecznie z naukowych źródeł, dlatego chcieliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę. Zainspirował nas do tego też referat naszego opiekuna naukowego z konferencji Cisza, właśnie o tym projekcie wcześniejszym. Dlatego postanowiliśmy go kontynuować, rozszerzyć o między innymi inne naczynia. Podczas przygotowywania się do projektu napotkaliśmy się na artykuł o starszym mężczyźnie, który podsłuchał przez szklankę, że u sąsiadki jest napad. Zadzwonił na policję, tym samym ją uratował i został bohaterem. Jak widać, podsłuchiwanie przez szklankę może mieć pozytywne zastosowania, dlatego warto się dowiedzieć, za jaką szklankę najlepiej złapać, żeby móc uratować swoją sąsiadkę. Tutaj widzimy pasmo przenoszenia mowy, które mieści się od 100 do około 8000 Hz. I właśnie w tym zakresie będziemy szukać wzmocnień dla naszych naczyń. Podczas pomiarów ograniczyliśmy się do 4000 Hz, ponieważ jest to wystarczające, żeby odtworzyć sygnał mowy. I tutaj jest nasze miejsce badań. Są to dwa sąsiadujące ze sobą pomieszczenia w tym budynku. Pomieszczenie nadawcze, z którego emitowaliśmy sygnał, i odbiorcze, gdzie wykonywaliśmy pomiary i testy odsłuchowe. W tym samym miejscu były realizowane pomiary we wcześniejszym projekcie. Dlatego skorzystaliśmy z wcześniej wyliczonej izolacyjności dla ściany pomiędzy pomieszczeniami, którą możemy teraz widzieć na wykresie. Niebieska linia jest to izolacyjność właściwa tej przygrody, natomiast czerwona to krzywa odniesienia. Tak. I jak tutaj widać, zgromadziliśmy dość sporo naczyń o różnych kształtach, rozmiarach, wykonanych z różnych materiałów. Konkretnie przebadaliśmy 16 tych naczyń. I jakie badaliśmy? Wykorzystaliśmy do badań mikrofony binauralne, takie właśnie douszne, jak tutaj widać na prezentacji. I najpierw uzyskaliśmy widma tercjowe dla takiego właśnie mikrofonu przyłożonego, znaczy mikrofonu w uchu, przyłożonego bezpośrednio do ściany, podczas gdy w pomieszczeniu obok był nadawany szum dużowy. A następnie taki sam pomiar był wykonany, tylko już była pomiędzy uchem i ścianą szklanka, czy naczynie. I następnie wyliczyliśmy różnicę tych poziomów, otrzymując takie właśnie różne charakterystyki wzmocnień. No i tutaj z tych charakterystyk widać, że kilka ma troszeczkę lepsze te wzmocnienia, lepsze właściwości. Dlatego wybraliśmy tylko dwie, o tym będzie jeszcze za chwilkę. Ponadto dla tych zebranych naczyń wyliczyliśmy, czy właściwie zmierzyliśmy częstotliwości drgań własnych za pomocą wibrometru laserowego podłączonego do analizatora Swantka. I tutaj pomiary były wykonywane przez wzbudzenie naczyń, przez uderzenie w ściankę i policzenie po prostu z tego widma. No i zazwyczaj to był jeden taki pik, który wskazywał, jaka jest ta częstotliwość drgań własnych danego naczynia. I tutaj są te dwa wybrane naczynia, które wypadły najlepiej w naszych pomiarach. Jedno z nich to jest zwykły kubek ceramiczny, taki jak pewnie większość z nas ma w domu. Natomiast drugie to jest taki termos metalowy. On jest, jak tutaj widać, są podane wymiary. Jest troszeczkę wyższy, no, ale główną różnicą jest właśnie ten materiał, z którego zostały wykonane. I tu pokazujemy wzmocnienia tych właśnie dwóch konkretnych naczyń, jakie wyszły z pomiarów binauralnych. I tak, widać, że kubek na czerwono, mimo iż jego częstotliwość drgań własnych wynosi około 2270 Hz, czyli zdawać by się mogło, że gdzieś tutaj powinien być ten pik, jeżeli występowałaby taka korelacja z częstotliwościami drgań własnych, to jednak wzmocnienie występuje w
niższych pasmach około 800 do 1 kHz. 800 Hz do 1 kHz. Z kolei termos, który miał dużo niższą częstotliwość drgań własnych, bo w okolicach 670 Hz, swój pik właśnie ma w okolicach 1250 Hz, w tym właśnie paśmie i tych obok. Także tu widać, że niespecjalnie ta zależność wychodzi, czy właściwie na przykładzie tych dwóch naczyń w ogóle nie jest widoczna. A tu jeszcze jest dorysowana szklanka. Przeciętna, zwykła szklanka. Jak widać, wzmocnienie jest słabsze od pozostałych dwóch prezentowanych naczyń. Dlatego nie wzięliśmy jej pod uwagę przy wyborze już gotowych naczyń do testów odsłuchowych i skupiliśmy się właśnie na termosie i na kubku. Następnie wybrane naczynia posłużyły nam do subiektywnej weryfikacji otrzymanych wcześniej charakterystyk wzmocnień tych naczyń, czyli do przeprowadzenia testów odsłuchowych. Testy, jak już było to wspomniane, odbywały się w pomieszczeniach 10E oraz 11E, gdzie pomieszczenie 10E było pomieszczeniem odbiorczym, zaś 11E nadawczym. Testy polegały na tym, że osoba badana podsłuchiwała mowę emitowaną w pokoju obok. Osoba miała przyłożoną szklankę czy też naczynie dękiem do swojego ucha, zaś drugą stronę naczynia przykładała do ściany. Poziom tła akustycznego w obydwu pomieszczeniach wynosił w przybliżeniu 42 dB, zaś mowa w pomieszczeniu nadawczym była emitowana na poziomie około 68 dB. I tutaj na zdjęciu możemy zauważyć głośnik typu sztuczne usta, którego użyliśmy podczas naszych badań. W celu sprawdzenia zrozumiałości mowy zastosowaliśmy algorytm polskiego testu trypletów cyfrowych. Cały test składał się z testu próbnego, złożonego z trzech trypletów, czyli trzech trójek cyfr, oraz z cyklu 15 trypletów na każde z dwóch naczyń. W poprzednich badaniach, wykonywanych kilka lat temu, zauważono, iż najczęściej osoby popełniały błędy przy pierwszych trypletach, dlatego my jeszcze tutaj dołączyliśmy ten test krótki, próbny. Triplety generowane są, można powiedzieć, w losowy sposób, lecz z pewnymi ograniczeniami, ponieważ założenia są takie, iż cyfry w jednym cyklu powinny być rozłożone w miarę równomiernie, czyli występować mniej więcej tą samą ilość razy, oraz w ramach jednego tripletu nie powinno być powtórzeń tych cyfr. Jeszcze dodatkowo w celu stworzenia tych testów użyliśmy syntezatora mowy Iwona oraz na jedną cyfrę przypadało około 1,5 sekundy, zaś przerwy pomiędzy tripletami wynosiły sekundę. W badaniach ogólnie udział wzięło 38 osób, w tym właśnie 21 mężczyzn i 17 kobiet. Cztery testy zostały odrzucone z powodu ich niekompletności, gdzie nie byliśmy w stanie jakkolwiek ich porównać do testu wzorcowego. I ostatecznie zauważamy, iż podsłuchiwanie przez termos, jak i kubek, dla osób ta zrozumiałość była powyżej 90%. I teraz odnosząc się ponownie do badań przeprowadzonych kilka lat temu, gdzie tam dla szklanki zrozumiałość ta mieściła się w okolicach około 84%, zauważamy, iż termos metalowy oraz ceramiczny kubek są lepszymi naczyniami pod tym względem. Oraz również zauważyliśmy, że najczęściej mylonymi parami cyfry były pary 1, 7, 5, 9 oraz 3, 6, co najprawdopodobniej wynika z ich podobnej wymowy fonetycznej. Zestawiając teraz wszystkie wyniki naszych badań oraz pomiarów, jesteśmy w stanie potwierdzić możliwość podsłuchiwania przez naczynia. Większość naczyń wzmacnia w paśmie od 400 Hz do 2500 Hz, gdzie to wzmocnienie mieści się w okolicach od około 5 dB do blisko 30 dB. Oraz częstotliwości drgań własnych nie mają jednak znaczącego wpływu na charakterystyki wzmocnień tych naczyń. I najlepsze charakterystyki wzmocnień uzyskaliśmy dla naczyń wykonanych z ceramiki oraz z metalu, zaś najgorszą charakterystykę wykazał plastikowy kubek. Także bibliografia. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję bardzo za referat. Jeszcze chwilkę. Jeszcze może jakieś pytania?